Piotr Jelich, PCH24TV. Witam Państwa. Dzisiaj ze mną jest profesor Marek Jan Chodakiewicz. Witam serdecznie. Witam Państwa. To dla mnie niesamowity zaszczyt móc dla mnie też porozmawiać. Właśnie, już w latach 90. Pan przestrzegał przed tym, co dzisiaj obserwujemy na ulicach polskich miast. Parady środowisk LGBT, dyktatura tych środowisk, która dobija się do naszych szkół, czy do naszych domów już drzwiami i oknami. Pan to wszystko opisywał notabene 30 lat temu. I wszystko to jest zawarte w pańskiej najnowszej książce o cywilizacji śmierci. Jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości? No właśnie, jak to zrobić? Trzeba się modlić, żeby nabrać siły, a potem ruszyć do akcji. Akcja powinna być pozytywna, wielowątkowa. Przede wszystkim należy zająć się prawem. Prawem, które powinno bronić rodzinę. I to na różnych poziomach. Na przykład obniżyć podatki, żeby ci, którzy mają dzieci i ci, którzy prowadzą normalny tryb życia, byli dowartościowiani w ten sposób i rekompensowano im za to, że tyle pieniędzy wydają i tyle czasu na dzieci, bo ci, którzy figlują sobie, nie mają dzieci, powinni być bardziej opodatkowani. Właśnie, a czy w to wchodzi również sprawa języka? Pan używa w swojej książce takie sformułowania jak autosamica, wysokowaci, obrotkowie. Właśnie, dlaczego nie używa pan tych samych określeń, które wymyśliła, stosuje właśnie strona, która sprzyja środowiskom LGBT? Bo lewica mi nie będzie dyktowała nomenklatury. Oni sobie te sformułowali te hasła, to nie znaczy, że ja muszę je przyjąć. Zasadą jest taką, że nigdy nie walczymy na warunkach nieprzyjaciela. A język jest podstawą. Niezwykle interesujący aspekt pana książki dotyczy sekt, już tych starożytnych. To myślenie ludzi właśnie tworzących te sekty, jak ono przewijało się, oczywiście z pewnymi modyfikacjami, ale bardzo podobne myślenie przez kolejne stulecia i w końcu dzisiaj mamy do czynienia z takim myśleniem już w przestrzeni publicznej w pełni otwartym. Jest to zdumiewające. Dlaczego? Nihil novi sub sole. Nic nowego pod słońcem, tak? Jesteśmy w końcu ludźmi. Jesteśmy ludźmi od jaskiń. Jeżeli przestaniemy być człowiekiem, a być człowiekiem to znaczy mieć duszę nieśmiertelną, to znaczy przestaniemy być bytem, którym jesteśmy, będziemy czymś innym. Dopóki jesteśmy bytem, którym, takim, jakim nas stworzono, jest to byt niezmienialny, no to trudno się spodziewać, że będzie coś innego. W związku z tym sekciarze od szatana robią dokładnie to samo, co robili tysiące lat temu i to, co robią dzisiaj. A my robimy swoje dzieło Boże, Opus Dei. Jakiś czas temu przypomniał pan taki termin jak homintern. To, co kiedyś było stworzone na zasadzie żartu z kominternu, no dzisiaj wydaje się jak bardzo ponura przepowiednia. Otóż w pewnym sensie wśród konserwatystów amerykańskich, którzy to wymyślili, nie był to żart. Dlaczego? Dlatego, że nakładały się na siebie podziemie czerwone i podziemie różowe. Otóż podziemie różowe, czyli podziemie wesołków, chciało zniszczyć świat zastany, bowiem nienawidziło tego, że nie są akceptowani. Nie tolerowani, tylko akceptowani, że muszą się ukrywać pokątnie, stukać się nawzajem, a nie mogą wyjść na zewnątrz i cieszyć się, celebrować otwarcie swoich preferencji. W związku z tym część z nich wspierała komunę. To było właśnie to podziemie różowe. A podziemie czerwone to była prosta komuna. I częstokroć te podziemia się przenikały, bowiem działania kontra natura i w jakimkolwiek stylu, i w jakiejkolwiek formie są rewolucją. A komunie przed zdobyciem władzy pasuje, szczególnie pasuje potęga seksualności. Pasuje, żeby rozpętać to i rozwalić stary ład. Zupełnie naturalne. W związku z tym taktycznie każda komuna, każda rewolucja sprzymierza się
z rozwiązłością, z tym, co kreuje chaos. A po rozbiciu chaosu, po tym, jak chaos rozbije tradycyjne społeczeństwo, to trzeba chaos zastąpić nowym ładem. Po Leninie przyszedł Stalin. Wszystko zamrożono. Tak. A czy możemy mówić o czymś takim jak Komintern w przestrzeni przedsiębiorczości? Kiedy widzimy największe firmy na świecie, które chodzą, mają specjalne wytyczone miejsca w paradach równości, które finansują właśnie tą społeczność, no widzimy te procesy, które zachodzą w przestrzeni publicznej. Okej, to jest trochę bardziej zawiłe. Otóż identyfikuję Komintern jako międzynarodówkę LGBT. Identyfikuję Kominform jako tubę propagandową. Na przykład Facebook czy media masowego rażenia. Natomiast jeżeli patrzymy na to, co robią przedsiębiorstwa, promując LGBT, Komintern, to powinniśmy zrozumieć, że po pierwsze, nie każde z przedsiębiorstw, które się przyłącza do tych fanaberii, jest napędzane przez LGBT, że większość z nich jest napędzane zyskiem i wchodzą w kontekst kulturowy, który być może im pasuje, a być może są indyferentni, bowiem chcą zysk, że takie przedsiębiorstwa, które wspierają, po prostu chcą zarobić więcej pieniędzy, bo zysk jest podstawą. Prawie u wszystkich. To nie znaczy, że nie ma takich firm, które wolą ideologię od zysku, ale większość woli zysk. I powtarzam raz jeszcze, jeżeli w Chinach zwolennicy praw człowieka z wielkich korporacji dostają rozkaz od Politbiura Komunistycznego, żeby robić programy, które pomogą wyłapać dysydentów, czy też niszczyć mniejszość etniczną ujgurską, to oni to robią. Oczywiście działając w Stanach Zjednoczonych, tego by nie robili. Jeżeli w Arabii Saudyjskiej firmy prywatne bądź firmy państwowe, to jest prawie jedno i to samo, zlecają tym samym firmom zewnętrznym jakąś robotę, to te firmy to robią, nawet jeżeli oznacza to, że pomagają w zabijaniu homoseksualistów. Czyli proszę zrozumieć, nie należy mylić kapitalizmu z LGBT. Kapitalista jest po prostu pragmatyk, często prostytutka. Tak długo jak się zarabia, nie obchodzi. Jeżeli to jest modne, to się na tym gra i się robi na przykład portki tęczowe, żeby sprzedać, bo wszyscy małolaci to kupią, a nie dlatego, że koniecznie się chce promować to, co już jest wypromowane. Oni nie są lodołamaczami, oni wchodzą w układ, który im pasuje. Proszę pamiętać, że ci sami ludzie wspierali korporacje, wspierały na przykład NSDAP, IG Farben. Jeszcze pierwszą wojnę światową wymyślił gazy, żeby ludzi truć. No a potem po prostu przerzucili się na trucie Żydów, a nie żołnierzy na froncie. IBM zrobiła katalog, zanim jeszcze były komputery, i pomogła sklasyfikować ludność Niemiec. I Hitler to użył. I tak dalej, i tak dalej. Czy można powiedzieć, że IBM wyznawała ideologię nazistowską? Nie, ale zysk był, prawda? I o to chodzi. Bardzo trzeba uważać i nie zrównywać kapitalizmu z patologiami. To kapitalizm przecież, jeżeli jest okiełzany konserwatywnym systemem chrześcijańskim, to na kolanach kapitaliści idą do Częstochowy. Dlaczego? No tak, taki jest kontekst i się temu podporządkują. To tylko i wyłącznie zależy od tego, co się na nich narzuci. Proszę pamiętać, to samo jest z demokracją. Demokracja nie stworzyła LGBT. Demokracja zawsze daje warunki na wszystko.
poprzednio w Stanach Zjednoczonych demokracja promowała rasizm i Ku Klux Klan. Naprawdę. Teraz ta sama partia demokratyczna promuje LGBT. To jest bardzo prosta sprawa. Nie wylewać dziecka z kąpielą. Przecież polska tradycja od zarania, od przedpiastów jest oparta na samorządności. To, co mamy to wyrzucić, dlatego że w tej chwili ktoś wyzyskuje do niecnych celów samorządność i demokrację? Nie, oczywiście, że nie. Trzeba tak działać, żeby nie było możliwości wyzyskiwania dobrych narzędzi życia wspólnego Polaków do niecnych spraw. I to jest wszystko możliwe. Pan profesor jest przedstawicielem środowiska akademickiego. I właśnie, jak wygląda po prostu nauczanie amerykańskiej młodzieży? Słyszy się, że coraz więcej uczelni, na coraz większej ilości uczelni obecne są poglądy neomarksistowskie, gdzie ta ideologia LGBT weszła już do takiego dyskursu akademickiego. I właśnie, jak będzie wyglądać Ameryka z elitami, które dzisiaj kształtują się na uniwersytetach? Ale nie u nas w uczelni. U nas uczelni tego nie ma. Prawie we wszystkich amerykańskich uczelniach jest Sodoma i Gomora, mówiąc językiem biblijnym. Marksizm, lesbianizm jest obowiązkowy. Brak wolności słowa. Herezja szerzy się wszędzie. Słynne comfort zones, gdzie nie mogą się wymieniać poglądami. Po prostu trzeba robić swoje i nie przejmować się. I tak do skutku, do śmierci. Dlatego, że naturą ludzką jest wojowanie. Na tej ziemi znaleźliśmy się po to, żeby walczyć o prawdę. I proszę zobaczyć, czarna godzina to była w 1944 roku. Teraz to jest małe piwo. A zadania są dokładnie takie same. Wolnych ludzi nic nie złamie, trzeba walczyć wszędzie, stale, ciągle i bez przerwy. Właśnie, często katolików próbuje się uspokoić tego typu myśleniem, że wystarczy tylko zalegalizować związki jednopłciowe i na tym się sprawa rozstrzygnie, ponieważ jesteśmy konserwatywnym narodem, nic z tego nie będzie, jednak... To ściemnianie. W Ameryce dokładnie tak samo się zaczęło. Zaczęli opowiadać łzawo, że nie, ja tylko chcę, mój kochanek umiera i mnie nie dopuszczają do szpitala, czy ja chcę odziedziczyć, to tylko o to chodzi. Nie, bo w tym momencie się wprowadza zupełnie inny poziom. To się nazywa obywatelstwo seksualne, gdzie na podstawie seksualności, która ma niby wszystko określić, pisze się prawa i organizuje się społeczeństwo. Na to nie ma pozwolenia. Jak byłem studentem, małolatem, gdzieś w 1984 roku, zaczęto zakładać pierwsze takie kluby jeszcze nie LGBT, tylko gay and lesbian, czyli wesołkowo-lesbijskie kluby. A ja mówię jednemu koledze, stary, żeś zwariował? Jak się chłopaki chcecie bzykać, no to weźcie tam, wynajmijcie sobie pokój, czy róbcie to, jak nikt nie widzi, ale klub założyliście, żeby przychodzili. Przecież wiadomo, że po to się robi, bo chłopakom się chce. Ja to rozumiem. No nie rozumiesz, tu jest wysublimowany, my musimy tutaj prawa. To jak my jesteśmy jak murzyni? Nie jesteście jak murzyni. Rasa jest faktem zupełnie innym niż preferencja seksualna. Nawet jak jesteś w tej malutkiej mniejszości, gdzie Pan Bóg rzeczywiście tak cię stworzył, a nie nacisk kultury spowodował, że ty się oddajesz facetom. To zupełnie czarni Amerykanie, ich ofiary i to, ta krzywda, która im się działa, nie ma nic wspólnego z wami. On mówi, nie, no to musimy przecież, wiesz, jak tam była dyskryminacja, niedyskryminacja, poza tym w jaki sposób my, którzy byli tak prześladowani i cierpieliśmy, jak się mamy znaleźć. A mówi, stary, no to ja założę klub dla wielbicieli blondynek z dużym biustem. To jest bez sensu zupełnie. No oczywiście się obrażali. To jest właśnie ciekawe, jak to środowisko LGBT jakby wyrosło na postulatach feministycznych. Z kolei, pan to pokazuje w swojej książce, z kolei postulaty feministyczne wyrosły na tej narracji tych prawdziwych prześladowanych. Ale nie wyrosły. Oni dopasowali te swoje herezje do prawdziwego bólu i krzywdy
czarnych Amerykanów. To nie wyrosły. Oni pasożytują na tym. Do tego stopnia, że się ogląda człowiek, patrzy i mówi, o Jezu, ale Murzyni wciąż są w getto. No to co się stało? To miało być wyzwolenie. Zamiast wyzwolenia ludzie z warstwy średniej i wyższej swoje fanaberie publicznie wyprawiają, a z Murzynami jak było kiepsko, tak dalej jest. Oprócz wąskiej warstwy, która stała się klasą średnią, czarną, afroamerykańską, która jest biurwą zwykle, federalną, czy biurwą stanową, czy biurwą miejską. Co to za klasa średnia? Urzędnicy? A jak przedsiębiorcy, to bardzo często polega na tym, że ktoś się legitymuje kolorem skóry i mówi, że jest akcja afirmatywna, tak jak za komuny były punkty za pochodzenie dla dzieci, chłopów i robotników. A co się stało z tym przemówieniem, kiedy Dr. King powiedział, żeby nie pytać o kolor skóry, tylko o charakter. Jaki człowiek ma charakter? Czy jest dobrym? Czyli indywidualne podejście zastępuje podejście kolektywne i podejście kolektywne zredukowane do rozporka. To jakieś szaleństwo. Badziewie zupełne. Właśnie. I tutaj bardzo istotną rolę gra, w cudzysłowie, robienie z siebie ofiary. Po prostu na robieniu z siebie ofiary zbija się kapitał, czy to polityczny, czy to też ekonomiczny. I tak jest też w przypadku ruchów LGBT. No, dziwiłem się, że bojówka nie wjechała z jajkami czy kefirami. Oczywiście, zasadą i podstawą wszystkiego jest zrobić siebie ofiarę. To jest paradygmat i bardzo często odnosi się do Żydów. O, to jesteśmy tak jak Holokaust. No, dokładnie tak samo. Tak jest. Polonia Christiana to jest SS w ogóle i dlatego, że mówi o rodzinie i obronie rodziny, tak, to jest straszne. Właśnie, w Stanach Zjednoczonych, profesor mówił, przybrało to postać powolnego gotowania żaby, powolnego oswajania społeczeństwa amerykańskiego z postulatami środowiska LGBT. W Polsce nieco inaczej to wygląda. W Polsce, mówiąc w cudzysłowie, poszło na ostro, czego mamy brutalnie. Czego mamy dowód niedawno w Białymstoku. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało? No, po pierwsze dlatego, że zaawansowane środowiska, które obecnie się znajdują na Zachodzie, gardzą Polakami i Polacy irytują, bo Polacy się zachowują w zupełnie bezczelny sposób, bo się nie dają. Jak się nie dają, to ich trzeba strofować jak dzieci oraz wziąć za mordę, żeby się zgodzili na wszystko. A Polacy się nie zgadzają. I to jest też dobre, bo jak powiedziałem, w Ameryce wydaje nam się, że to jest nasze własne, te herezje. Amerykanie nie rozumieją, że to jest stare jak świat. I myślą, że myśmy to wygenerowali sami. Tutaj wy czujecie, że jest to z zewnątrz. Tylko odradzam mówić, że to jest zachodnie. Można mówić, że z zachodu, ale to jest z okupowanego zachodu. Bo ci ludzie normalni na zachodzie tak samo się czują jak pan. Pan, pani, wszyscy inni. To nie jest zachodnie. No jest po prostu herezja. I ta herezja się może gdziekolwiek objawić. Jak mówiłem, w Indiach, w Chinach, w Persji. I nie musi mieć cokolwiek wspólnego z zniszczeniem chrześcijaństwa. Po prostu chodzi o zniszczenie rewolucyjne zastanego systemu. I to jest permanentna rewolucja. A nowoczesność dzięki osiągnięciom w komunikacji, transporcie, w gospodarce, powoduje, że to wszystko niesamowicie szybko się toczy. Pantarej, nie można wejść dwa razy w tą samą rzekę. W tej chwili jaka rzeka? Rzeka już dawno przepłynęła. Właśnie, dzisiaj rewolucja... Chaos. Dzisiaj rewolucja przybrała tęczowe barwy. Jak pan myśli, jakie będą barwy kolejnej rewolucji, kolejnej wersji antychrześcijańskiej rewolucji, która przyjdzie po tej obecnej, której doświadczamy? Ponieważ rewolucja robi chaos, żeby zniszczyć stare, na chaosie się nie kończy, bowiem trzeba zaprowadzić nowy rewolucyjny ład. Jak mówiłem,
Lenin lubił chaos i Lenin chaosem wykańczał Rosję, ale przyszedł Stalin i zaprowadził swój porządek, też terrorystyczny, tylko się wszystko uspokoiło, zamarzło. Zamarzło żniwem śmierci kolektywizacji, zamarzło wielką czystką i rozpełznięciem się rewolucji wszędzie. Proszę zobaczyć różnicę. Tutaj naturalnie są ośrodki mózgowe, które rewolucją sterują do pewnego stopnia, ale do wielkiego stopnia dają po prostu kontekst i żargon i nomenklaturę. Ale ponieważ jest to spontaniczne też i oddolne, ten chaos, to nikt chaosu nie może do końca kontrolować, ani też ukierunkować. Natomiast jak się zniszczy tradycję, to chaos się okiełzna zamordyzmem. Tak zawsze jest z rewolucją, od samego początku. Ekscesy jakobinów skończyły się dyrektoriatem. Ekscesy kopaczy, diggers and levelers, równaczy i tych ludzi piątej monarchii i innych skończyły się dyktaturą Cromwell. Zawsze tak jest. Bierze się za mordę. Ale na początku trzeba chaosu, żeby rozwalić wszystko dobre, stare, tradycyjne. I tak to wygląda. I trzeba być na to przygotowany. Czyli broniąc się przed chaosem i po czymś jeszcze gorszym, co może przyjść po chaosie. Przyjdzie. Trwajmy przy tym, co mamy, fundamentach katolickich, fundamentach chrześcijańskich, fundamentach tradycyjnych. Bardzo Ale dziękuję. Nie tylko trwajmy. Nie tylko trwajmy. Proszę pamiętać, Kościół to my, a nie LGBT i jego psy. To znaczy, że my też mamy za zadanie ruszyć się i walczyć. Nie każdy jest do tego stworzony, żeby być krzyżowcem, ale mamy za zadanie bronić tradycji i wiary, a bardzo często najlepszą obroną jest atak. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło.